kozy się już doją. Chciałem dzisiaj obejść i zobaczyć, czy wszystko z pastuchem jest ok, bo strasznie wiało, padało. No i pewien problem się pojawił, bo chyba ukradli nam część pastucha. Bo nic nie jest porwane, nic nie jest poszarpane. Mówię, tutaj jest tak, że my tu na zakładkę łączymy, także to wyrwać ciężko. Tak samo jest z tej strony i z tamtej. I nie ma śladu pastucha. Wygląda, jakby ktoś ukradł. No. Już chciałem dzwonić na policję, ale mówię, obejdę jeszcze las. Zobaczymy, czy gdzieś nie leży, bo w sumie nie ma śladu, żeby ktoś ciągnął. No jakby zwierzę się zaplątało, to by tą siatkę ciągnęło. No. Poza tym to taką siatkę, to jest 50 metrów kwadratowych, ciągnąć po ziemi to nie jest tak łatwo. No mówię, kurde, chyba dzwonię po policję, ale najpierw obejdę wszystko. I tak łaziłem i tam mamy taki, o tam, taki zagajnik, lasek. A przed nimi są pokrzywy, takie, kurde, dwumetrowe. No i się okazało, że słuchajcie, że prawdopodobnie dzik się zaplątał. I całą tą siatkę pociągnął. I stąd praktycznie nic nie widać. Ale żebyście zobaczyli, jaki taki dzik ma siłę, to o, tutaj jest początek pastucha. On się ciągnie tu, tu. Tutaj tu wszędzie leży. Tu. No i tu, kurde, patrzcie, magicznie jest wciągnięty w las. Ja tam spróbuję wejść. Tutaj się, kurczę, ledwo da przedostać. A zobaczymy. O. Tak leży. Tu wszędzie. Ach, się obróciło. O. Tu wszędzie jest pociągnięty. Zobaczcie, jak on szedł. Jak przeciąg. Jak dostał pierwszego strzała z pastucha, to poleciał. I dopiero tu się kończy. Tutaj musiał się ostatecznie poddać. Albo rozerwać tą siatkę. Jeszcze nie mam pojęcia, jak my to wyciągniemy. Na pewno część będzie do wywalenia. I to, co dzik zrobił pewnie w 2 minuty, my będziemy wyciągać, kurde, z pół godziny. No. To na tyle. Taka szybka informacja z pola bitwy. Na razie.